Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz Partners. W tym odcinku dowiecie się m.in. kto przyznaje Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz kto ją finansuje, kiedy i za co została przyznana pierwsza nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych, a także za co została przyznana ubiegłoroczna. Według jakich kryteriów oraz na jakich zasadach przyznaje się Nagrodę Nobla w powyższej dziedzinie, a także dlaczego Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych nie jest doskonała. Nagrody Nobla są przyznawane corocznie w następujących dziedzinach: fizyka, chemia, fizjologia lub medycyna, literatura, działalność pokojowa, czyli pokojowa Nagroda Nobla oraz w dziedzinie nauk ekonomicznych Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych to jedyna spośród wszystkich pozostałych, która nie została przewidziana w testamencie fundatora Alfreda Nobla. Nie pochodzi z funduszy, z których pochodzą pozostałe nagrody Nobla. Dlaczego? Początkowo nauki ekonomiczne nie cieszyły się uznaniem zasługującym na przyznanie tak prestiżowej nagrody. Alfred Nobel uważał ekonomię za naukę zbyt teoretyczną, a ekonomistów nie darzył wielką sympatią. Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych jest ufundowana przez Szwedzki Bank Narodowy, który wprowadził ją w 1968 roku z okazji 300 -lecia swojego istnienia. XX wiek był okresem rewolucji technicznej i gospodarczej, a także rozwoju nauk ekonomicznych, które zaczęły oddziaływać na współczesną cywilizację. Postanowiono zatem uhonorować wybitnych także z tego kręgu nauki. I tak od 1969 szwedzki bank narodowy systematycznie takie wyróżnienia przyznaje. Dla porównania pozostałe noble przyznawane są od 1901 roku. Z prestiżowym wyróżnieniem łączy się nagroda finansowa w wysokości 9 milionów koron szwedzkich, około 1 miliona dolarów. Nagrodę przyznaje się w dziedzinie nauk ekonomicznych, na które składają się wąsko rozumiana ekonomia oraz dyscypliny z nią związane. Do 2019 roku nagrody przyznane zostały w takich obszarach jak m.in. ekonometria, mikroekonomia, makroekonomia, teoria ekonomii, finanse behawioralne, ekonomia finansowa, teoria gier, zarządzanie czy walka z ubóstwem. Najwięcej nagród przyznano w dziedzinie makroekonomii. Do 2019 roku przyznano ogółem 51 nagród, którymi wyróżniono 84 laureatów. Wśród nich można wymienić m.in. takich laureatów jak Frisch, Hayek, Friedman, Solow, Coase, Nash, Stiglitz, Ostrom, Williamson, Thaler, Nordhaus i Romer. Najwięcej laureatów pochodziło ze Stanów Zjednoczonych z University of Chicago. Pierwszy Nobel w dziedzinie nauk ekonomicznych trafił w 1969 roku do Jana Tinbergena i Ragnara Frisza za opracowanie i zastosowanie modeli dynamicznych dla potrzeb analizy procesów gospodarczych. Jak zauważa Jasiński, pierwsi nobliści przeszli do historii jako pionierzy współczesnych badań bieżącego i przyszłego stanu gospodarki, budując przy tej okazji podstawę ekonometrii. W 2019 roku Nagroda Nobla z Ekonomii trafiła do trzech osób. Są to Abijit Banerjee, Esther Dufflo i Michael Kremer. Nagrodzono ich za eksperymentalne podejście do walki z ubóstwem. Dufflo jest najmłodszą w historii laureatką Nagrody Nobla z Ekonomii i drugą kobietą po Elinor Ostrom, która osiągnęła ten sukces. Ester Daflo otrzymała Nagrodę Nobla wraz z mężem, co czyni ich pierwszym małżeństwem w historii, które wspólnie odbierze nagrodę. Jak przebiega proces nominacji i wyboru laureatów? Co roku Królewska Szwedzka Akademia Nauk otrzymuje od 200 do 300 nominacji, wskazujących zazwyczaj ponad 100 osób. Nominacje zgłaszają krajowi i zagraniczni członkowie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, członkowie Komitetu Wyboru Nagrody w dziedzinie ekonomii, laureaci nagrody z lat poprzednich, profesorowie nauk ekonomicznych uniwersytetów i kolegiów w Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji, naukowcy zajmujący wysokie stanowiska na sześciu uniwersytetach i kolegiach w różnych krajach, wybranych w danym roku przez Akademię oraz inni naukowcy uznani przez Akademię za odpowiednich, by zgłaszać trafne kandydatury. Komitet Wyboru Nagrody w dziedzinie ekonomii, który liczy sześciu członków i funkcjonuje w ramach Akademii, zleca ekspertom szwedzkim i zagranicznym wykonanie opinii o najpoważniejszych kandydatach. Na tej podstawie komitet przekazuje Wydziałowi Nauk Społecznych Akademii swoje propozycje, które przyjmują formę raportu ze szczegółowym opisem głównych kandydatur. Ostateczną decyzję podejmuje cała Akademia. Jak wygląda harmonogram prac? Wszystko zaczyna się we wrześniu. Jest to miesiąc, w którym Komitet rozsyła zaproszenia do środowisk naukowych z prośbą o wskazanie kandydatów. Propozycje muszą zostać przekazane do Szwecji do końca lutego. Okres od marca do końca maja to czas selekcji kandydatów przez członków Komitetu i pracujących na jego rzecz ekspertów. Czerwiec, lipiec i sierpień to trzy miesiące przeznaczone na pracę nad raportem z rekomendacjami dla Akademii. I tak nadchodzi kolejny wrzesień, miesiąc, w którym komitet przekazuje raport Akademii, gdzie jest rozpatrywany na dwóch posiedzeniach sekcji ekonomicznej. W październiku Akademia dokonuje rozstrzygnięcia drogą głosowania większościowego. Jest to decyzja ostateczna, która nie podlega zmianie. 10 grudnia Następuje uroczystość wręczenia nagrody z rąk króla Szwecji w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Zgłoszone w danym roku nominacje i przedstawione przy tej okazji opinie mogą stać się informacją publiczną dopiero po 50 latach. Co jest brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody? Pod uwagę brane są oryginalność wkładu kandydata do nauk ekonomicznych, wartość czysto naukowa, praktyczne osiągnięcia oraz wpływ na rozwój nauki, życie społeczeństw i politykę. Niewielką rolę odgrywają także dwa kryteria ilościowe: liczba zgłoszonych nominacji na rzecz określonego kandydata i liczba cytatów jego prac w literaturze. Dlaczego nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych nie jest doskonała? Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych nie są wolne od kontrowersji, wątpliwości i pytań. Warto zwrócić uwagę na przemówienie laureata Friedricha Hajka na Bankiecie Noblowskim w 1974 roku. Które skupiło się na dwóch powodach, dla których Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych nie powinna powstać. Jeden argument dotyczył prestiżu samej nagrody, przekładającego się na ogromny, niezasłużony autorytet względem zwykłych obywateli. Według Hayeka, Nagroda Nobla nadaje jej odbiorcy autorytet, którego żaden człowiek zajmujący się ekonomią nie powinien posiadać. Kolejny argument związany był z obawami co do wspierania przez Komitet pewnych naukowych trendów. Hayek uznał ostatecznie ten argument za fałszywy na podstawie otrzymania nagrody przy swoich niemodnych, jakie określił poglądach. Kolejne wyróżnienia oferują jednak wystarczający materiał empiryczny, by móc ponownie zastanowić się nad odrzuconą przez Hayeka tezą, że nagroda Nobla promuje pewne trendy w ekonomii. Przeciwnikiem nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych był również potomek Alfreda Nobla. Peter Nobel twierdził, że dzięki nagrodzie Ekonomiści budują sobie public relations, stają się sławni i przechodzą do historii nauki. Jego zdaniem Szwedzki Bank Centralny dopuścił się w ten sposób naruszenia znaku towarowego. Dorobek laureatów stawia się za podstawę teorii ekonomicznych oraz punkt wyjścia do rozważań dla ich następców. Prawdziwość teorii okazuje się dla Komitetu czynnikiem drugorzędnym. Nobliści są obsadzani na stanowiskach doradców ekonomicznych prezydentów, pełnią funkcję prezesów banków i innych prestiżowych instytucji gospodarczych, często o znaczeniu międzynarodowym. Kolejnym zarzutem wobec Nagrody Nobla jest promowanie przedsięwzięć naukowych, które pomniejszają znaczenie procesu rynkowego oraz intelektualnie wspierają działalność rządową. Może wskazywać to na uprzedzenia względem procesów rynkowych i przychylność względem rządowej interwencji. Kontrowersyjna jest także oficjalna nazwa nagrody. Od momentu ustanowienia nagrody Banku Szwecji w naukach ekonomicznych w pamięci Alfreda Nobla, dosłowne tłumaczenie z języka szwedzkiego, tłumaczenie tej nazwy na język angielski zmieniało się kilkukrotnie. Powtarzanie się nazwy Economic Science lub Economic Sciences oznacza, że są nagradzane osiągnięcia z dziedzin nauk ekonomicznych, a nie ekonomii, jak często funkcjonuje to chociażby w polskich publikacjach. Oznacza to, że obszar naukowy, z którego mogą pochodzić badacze, jest szerszy i oprócz ekonomii uwzględnia się osoby z dorobkiem z dziedzin pokrewnych lub łączących pewien zbiór zagadnień. Podsumowując, nominacje do Nagrody Nobla oraz wybór kandydatów to długi i rygorystyczny proces. Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii nie jest pozbawiona głosów krytyki, ale niewątpliwie jest to najważniejsze wyróżnienie, które może otrzymać ekonomista od społeczności akademickiej. Autorką scenariusza jest Justyna Ziobrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Animację stworzyło studio Toin.pl Motion Graphics. Zapraszam na stronę prostaekonomia.pl, gdzie znajdziecie więcej filmów, artykułów i podcastów. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszej strony na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie filmu.